Za tydzień Wielkanoc, więc najwyższa pora posadzić rzeżuchę i owies. Scena pierwsza, sadzimy rzeżuchę. Do zasadzenia rzeżuchy potrzebne nam będą doniczki, kilka pudełek po jajku z niespodzianką, wata, mazaki, nasiona rzeżuchy, woda oraz skorupka od jajka. Zaczniemy od doniczek. Wkładamy do nich kilka pudełek po jajku z niespodzianką. Do drugiego wsypujemy też. Bierzemy watę i zakrywamy te jajka, te pudełeczka, które są z jajka z niespodzianki. I polewamy watę wodą tak, żeby cała była mokra. Teraz wystarczy nasypać na watę nasiona rzeżuchy. Otwieramy. Posypujemy kilka ziarenek do każdej doniczki. Teraz odstawiamy doniczki z nasionami rzeżuchy. I zajmę się teraz skorupką od jajka. Pewnie się zastanawiacie, do czego jest mi potrzebne. No cóż, do tego, by narysować jej oczy, nos, wąsy i buzię. Teraz wkładamy watę do tego jajka. Polewamy wodą. Wsypujemy nasiona rzeżuchy. Po kilku dniach rzeżucha wykiełkuje, a nasz ludzik będzie miał zieloną czuprynę. Pamiętajcie, żeby codziennie podlewać rzeżuchę. A teraz czas na owies. Scena druga, sadzimy owies. Potrzebne nam będą doniczka, łopatka, grabki, nasiona owsa, woda i ziemia. Bierzemy łopatkę, przesuwamy sobie bliżej doniczkę i
nasypujemy ziemię. Odkładamy łopatkę i wyrównujemy ziemię grabkami. I otwieramy owies. I nasypujemy ziarn. Teraz ubijamy ziemię. Wkładamy grabki. Podlewamy. I gotowe. Moi kochani, dziękuję, że robiliście ze mną tą trudną pracę. Mam nadzieję, że Wam się to udało. I kiedy my siedzimy w domu, to Wy też zostańcie w domu. Zostań w domu.